Jak dotrzeć z Ewangelią do serc świadków Jehowy? Wiemy, że świadkowie Jehowy są bardzo trudnymi rozmówcami. Ja już to wiem, bo ludzie mieli ze mną kłopot, nawet wierzący, jak z nimi rozmawiałem. Także znam to z drugiej strony, bo byłem sam głosicielem. I znam to teraz z tej strony, bo czasami mi się zdarzało rozmawiać ze świadkami, którzy nie wiedzieli, kim jestem i próbowali mnie przekonywać. I pamiętajmy, że świadkowie Jehowy nie przychodzą do nas, żeby prowadzić z nami dialog jak równy z równym. Oni uważają się za wysłanników Boga, a członków innych wyznań za osoby należące do Babilonu Wielkiego, czyli fałszywej religii, i że trzeba te osoby ratować od zagłady w Armagedonie. Czy jednak możemy im coś powiedzieć, co skłoni ich do poznania Ewangelii? I tu pierwsza rzecz, o której rozmawialiśmy w przerwie, tak nieoficjalnie. Jest wielka waga osobistego świadectwa. Każdy chrześcijanin, nawet najbardziej prosty człowiek, powinien umieć w prosty sposób przedstawić świadkom Jehowy, a także innym ludziom, swoje świadectwo nawrócenia. Składa się ono zasadniczo z czterech elementów. Kim byłem kiedyś, kim jestem teraz, jak to się stało i co przez to zyskałem. Jeszcze raz. Kim byłem kiedyś, kim jestem teraz, jak to się stało, co przez to zyskałem. Ewangelii Jana 9:28 mamy taki prosty przykład świadectwa człowieka niewidomego od urodzenia, który został uzdrowiony. I on mówi tak, kiedy zarzucają, że Jezus jest grzesznikiem, mówi tak: czy jest grzeszny, nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I to jest takie proste właśnie świadectwo. Mamy też świadectwo Samarytanki w 4 rozdziale, 28 i 29 wersecie, która pozostawiła swój dzban, tak? Czyli nie zrobiła tego, po co przyszła, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłem. Czy to nie jest Chrystus? Takie świadectwo może poruszyć świadków Jehowy i uświadomić im, że nie posiadają tego, co my. Bo często nie mają takiego świadectwa. I Duch Święty może działać, kiedy będziemy opowiadać swoje świadectwo nawrócenia. Mój przyjaciel, już nieraz to mówiłem w różnych wykładach, był alkoholikiem, byłym, 25 lat pił i pewnego razu prosto wezwał Pana Jezusa w modlitwę i został od razu całkowicie uwolniony od nałogu. Mimo że wcześniej miał aż dwie próby samobójcze, nie radził sobie z tym. I Pan Jezus go uwolnił, na żadne terapie nie chodził, był uzdrowiony. I zawsze mówił świadkom Jehowy: to kto, diabeł mnie uwolnił od tego, czy Bóg? I nie mieli za bardzo argumentów. Ale musimy być świadomi, że są głównie dwa rodzaje świadków Jehowy. Jedni są otwarci, umiarkowani i rozsądni. Na takich nasze świadectwo zrobi wrażenie, nawet jeśli się nie przyznają z lęku przed tym drugim, z którym będą. Są jednak i zamknięci, skrajni fanatycy, nierozsądni. Nasze świadectwo pozostanie zupełnie bez echa. Ale ponieważ nie znamy serc, składajmy świadectwo. Czy warto wchodzić w dyskusje biblijne ze świadkami? Chciałbym tu ostrzec. Tylko ktoś solidnie ugruntowany w Słowie Bożym i potrafiący biblijnie konkretnymi cytatami uzasadnić swoje wierzenia może podjąć się takiej rozmowy. Nie radzę każdemu chrześcijaninowi się tego podejmować. Jakie są moje doświadczenia osobiste? Ja byłem świadkiem Jehowy, jak wiecie, 18 lat. Z tego 14 lat byłem starszym zboru i byłem takim filarem działalności świadków Jehowy w moim mieście, a nawet w obwodzie, w okręgu. Przemawiałem na kongresach do 5 do 7 tysięcy ludzi na zgromadzeniach letnich, na stadionach. Ale jednak w sercu miałem głód duchowy. I ten głód coraz bardziej narastał. Nie potrafiłem sobie tego wytłumaczyć. I pragnąłem coraz więcej prawdy. I przyjaciel, który mnie wprowadzał do organizacji, powiedział mi: wiesz co, jak masz mało czasu na czytanie, to czytaj przede wszystkim Biblię, bo strażnica to myśl ludzka, ona się jednak zmieniała, a Biblia jest takim przede wszystkim czystym Słowem Bożym. I to była bardzo dobra rada tego mojego przyjaciela. I ja tak robiłem i sobie notowałem różne pytania, różne kwestie, które zostawiłem na później, bo tak mi dorodzono, ale w swoim czasie Duch Święty przyszedł i po prostu zadziałał. I to był mi pomocny. Chrześcijanie innych wyznań.
I wy też możecie być pomocni świadkom Jehowy. W jaki sposób? Nie byłem dla chrześcijan innych wyznań łatwym rozmówcą. Jeden pastor powiedział mi nawet, do czego ty jesteś bardzo? Bo ja powiedziałem, a na to to ja jestem nie bardzo. On mówi, a do czego ty w ogóle jesteś bardzo? Pewien chrześcijanin z niezależnego zboru domowego Kościoła Braterskiego w Toruniu powiedział mi coś takiego, ty to jesteś zatwardziałym świadkiem Jehowy, nawet tobie nic nie robi wrażenia. Ale to nie była prawda. Nie jeden z tych moich rozmówców chrześcijańskich zasiał w moim sercu ziarno Słowa Bożego, które po dłuższym czasie Duch Święty wykorzystał. Duch Boży przypomniał mi te wersety z wielką mocą, kiedy ja miałem swój kryzys duchowy. I podam wam kilka przykładów, jakie wersety na mnie zrobiły wielkie wrażenie. Możecie je sobie zanotować. Zresztą ja to wszystko nagrywam, wyślę bratu Januszowi tam link, on wam może przesłać, też będzie to dostępne. 14 rozdział Ewangelii Jana, werset 2. Kiedyś jeden pastor mi przytoczył w rozmowie i zrobił ten werset na mnie większe wrażenie, ale działał jak bomba z opóźnionym zapłonem. Wtedy, jak go usłyszałem, zbyłem go i gdzieś zepchnąłem do podświadomości. Ale później, kiedy przyszedł na mnie kryzys, Duch Święty potężnie użył tego wersetu. Ewangelia Jana 14:2. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. I ten pastor, kiedy przytaczał mi ten werset, zaakcentował te słowa. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. I to Bóg mi potem bardzo przypomniał, kiedy miałem swój kryzys duchowy jako świadek. Czyli zobaczmy, warto na to takie ważne myśli podkreślać nawet w taki sposób czytania z pewnym akcentem. Dlaczego ten werset jest ważny dla świadków? Oni twierdzą, że w niebie jest ograniczona liczba mieszkań, tylko dla 144 tysięcy. A Pan Jezus mówi, że gdyby było inaczej, gdyby nie było wielu mieszkań, to by powiedział. A jednak tego nie powiedział. Także jest to bardzo mocny argument. Inny werset, który mnie dotknął, który mi przytoczył pewien pastor też w rozmowie, a mnie brano na rozmowy właśnie z pastorami, z innymi, że ja to wybronię organizacji. Mnie uważano za takiego łebskiego chłopaka. I Dzieje Apostolskie 1:11 właśnie zawiera taki werset. I rzekli, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I mój rozmówca, ten pastor powiedział, zauważ, jak go widzieliście, czyli powróci w ten sposób widzialny. Widzieliście go odchodzącego do nieba, będziecie widzieli, tak przyjdzie, w ten sam sposób, w sposób widzialny, zobaczycie go. I to potem mocno mnie zastanowiło, w odpowiednim czasie. Poza tym jeden z tych pastorów przytoczył też list do Kolosan, 2:9. O Chrystusie jest tu mowa, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I ja to próbowałem jakoś zbagatelizować na wstępie, ale w swoim czasie ten tekst mnie powalił po prostu na kolana przed Panem Jezusem, że Mu oddałem chwałę. Duch Święty ukazał mi Chrystusa tak wielkiego, tak chwalebnego, po prostu jako prawdziwego Syna Bożego, w którym jest cała pełnia boskości. Nie 30%, nie 60%, nie 90%, ale wszystko, co się na boskość składa. Nie jakieś aspekty boskości, ale wszystko. I oddałem Panu Jezusowi chwałę. On mi przebaczył, że tyle lat nauczałem fałszu, bo ja się uważam za jednego z największych grzeszników. Bo głosiłem tyle lat nieprawdę o Chrystusie i o Jego dziele. I Bóg się jednak nade mną zmiłował i mi pokazał, że jest inaczej i przebaczył mi to wpajanie tego błędu innym. Dlatego warto zasiać w sercach głosicieli chociaż jedną myśl, jeden werset. Jeżeli to jest owca Boża, to sprawdzą się prędzej czy później słowa z Izajasza, 55 rozdział, werset 10-11. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bóg posłał do mnie słowo przez tych chrześcijan, później ono wydało plon. Więc warto zasiać to słowo. Ono może przynieść plon.
Poza tym ja sam czytałem za radą mojego przyjaciela, świadka Biblii, i ja puzzle miałem. Ale Duch Święty ożywił to słowo w pewnym momencie, że pewne rzeczy, które czytałem, a zasłona była na moich oczach, zacząłem widzieć. Także chwała Bogu. Pamiętajmy też o tym wersecie, że kto daje wzrost? Apollos, Paweł. Jeden zasiał, drugi podlewa, jak mówi pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Ale Bóg daje wzrost, więc siejmy słowo. Trzeci rozdział, 6 i 7 werset. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Jakie można tematy do rozmów ze świadkami poruszać? Bardzo was proszę, unikajmy poruszania najtrudniejszych zagadnień, jak na przykład Trójca, dusza, piekło. To jest ulubiona trójka świadków Jehowy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o dyskusję, ale tak naprawdę najbardziej znienawidzone nauki przez nich, i niektórzy nawet po wyjściu z organizacji na tle tych nauk nie potrafią nigdzie się odnaleźć. Więc pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 14 mówi, 1 Koryntian 2:14, ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Głębsze nauki biblijne są dla ludzi, którzy już otrzymali Ducha Świętego, którzy już się nawrócili, bo człowiek zmysłowy, który nie ma Ducha Bożego, nie zrozumie tych nauk. Co można zaproponować świadkom? Tu mam dla was praktyczne lekcje. Na przykład przychodzą świadkowie Jehowy i mówimy: mam taką propozycję dla państwa, interesuje mnie temat Ewangelii. Mogliby państwo przedstawić, jak wy rozumiecie Ewangelię, a ja potem przedstawię, jak ja ją rozumiem. I możemy tu wykorzystać na przykład takie teksty, jak pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział od 1 do 4, który mówi, że na czym polega Ewangelia. Paweł mówi: przypominam wam, bracia, Ewangelię. I mówi, na czym ona polega, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. Sam apostoł pisze, że Ewangelia to jest prawda o tym, że Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia zmartwychwstał. I można jeszcze dodać taki komentarz, i że to ma zbawczą moc dla nas, wiara w te rzeczy. Wierząc w to będziemy zbawieni. Można też przeczytać 13 rozdział Dziejów Apostolskich, od 32 wersetu, gdzie Paweł mówi: i my zwiastujemy wam dobrą nowinę. I tu mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa, że ten, którego Bóg zbudził, nie oglądał skażenia, i mówi: przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza. Możemy pokazać na podstawie tych i innych tekstów Dziejów Apostolskich, że Ewangelia to była prawda o śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Chrystusa i o tym, że w tym jest nasze przebaczenie, pojednanie z Bogiem. Możemy też wykorzystać listy. Bardzo dobrze na pewno nam znany list do Rzymian, 3 rozdział od 21 do 26, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego. I jak to się dzieje? Przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Możemy tak samo wykorzystać list do Efezjan, 2 rozdział od 1 do 10, który mówi o tym, że łaską zbawieni jesteśmy, prawda, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Możemy wykorzystać też Dzieje Apostolskie 20-24, gdzie Paweł nazywa Ewangelię Ewangelią łaski Bożej. Więc możemy skutecznie prezentować Ewangelię w taki zrozumiały sposób. I wam powiem teraz, dlaczego to jest takie ważne. I szczególnie kładźmy nacisk na wielką łaskę Bożą. U świadków Jehowy w przekładzie Nowego Świata prawie nie występuje słowo łaska, tylko niezasłużona życzliwość. W zasadzie nie jest to najgorsze tłumaczenie, bo nawet słownik Tajera, biblisty protestanckiego, tłumaczy słowo charis, łaska, na niezasłużona przychylność. Więc jest to gdzieś to, nie jest to tak daleko od prawdy. Natomiast świadkowie Jehowy nie znają tak łaski osobiście bardzo często. I ten Bóg jest im przedstawiany jako taki bardzo surowy, który w Armagedonie zniszczy znakomitą większość ludzkości i ocali tylko świadków. I jest tam pewien element takiego więcej łajania, poganiania do tego głoszenia, do tych nieustannych wysiłków, niż takiej zachęty, niż takiego pokazania Boga wielkiej łaski i dobroci. I mam przyjaciela, który
po prostu był pokoleniowym świadkiem Jehowy i kiedy on wspomina, jak go rodzice wychowywali, w jakim postrachu przed Bogiem, to on płacze, jak mówi o łasce, jak on poznał Boga wielkiej łaski i miłości w Chrystusie. Także mimo, że to jest mężczyzna już po 60. Także po prostu widzimy, jak świadkom Jehowy jest potrzebna łaska. Ja wam powiem, drodzy, mnie łaska wręcz uleczyła z jakichś moich kompleksów, z jakichś moich zranień. Jako świadek nie potrafiłem przyjąć pewnych takich zranień, takich przykrości. Czasami ktoś mnie zgromił, jakaś siostra ze zboru coś mi przykrego powiedziała i nie potrafiłem sobie z tym poradzić. Ale jak przeczytałem list do Rzymian, że ten Bóg, który gniewa się przeciwko wszelkiej nieprawości i złości ludzkiej, to nie znaczy, że się gniewa w ten sposób, że nie panuje nad sobą. Chodzi o to, że nie zgadza się na zło, na grzech, że jest też takim Bogiem, który usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. I jak czytamy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? I że On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. List do Rzymian, 8 rozdział 31-34. To słowo duchowo mnie uleczyło. Podniosło mnie. I ja nadal spotykam się z przykrościami ze strony ludzi, bo tego nie ominiemy w tym świecie. Ale one już mnie tak aż nie dotykają. Bo wiem, że Bóg jest po mojej stronie, a że Bóg mnie miłuje, przyjął mnie za swoje dziecko. I choć i mimo moich ułomności i słabości, niektórzy słusznie mi zwracają uwagę, że tego nie umiem, że w tym jestem słaby. I mają rację. Ale Bóg mnie akceptuje i Bóg mnie przyjął jako swoje dziecko. I to mnie uzdrowiło. Ja już tak nie reaguję tak emocjonalnie na wszystkie takie zranienia. Także świadkom Jehowy bardzo ta łaska jest potrzebna. I właśnie świadkowie, tak jak wszyscy inni ludzie, przede wszystkim potrzebują Ewangelii, dobrej nowiny. I trzeba im zrozumiale ją głosić. Tak jak wszystkim. Towarzystwo Strażnica jednak głosi naukę, która osłabia bardzo Ewangelię. Głosi naukę o dwóch klasach zbawionych. Głosi, że jest klasa niebiańska, 144 tysiące i jest klasa ziemska, drugie owce. Ta druga grupa to większość świadków Jehowy. Są oni pozbawieni nowego narodzenia, usprawiedliwienia z wiary, namaszczenia Duchem Świętym i Jego świadectwa, że są dziećmi Bożymi, członkostwa w ciele Chrystusa, czyli w Kościele, nowego przymierza, nadziei niebiańskiej i bezpośredniego udziału w Wieczerzy Pańskiej. I to są jedne z najważniejszych zagadnień, które umiejętnie warto poruszyć w rozmowach ze świadkami, bo ci ludzie są pozbawieni tak naprawdę prawdziwej Ewangelii, prawdziwego zbawienia. I jakie pytania i jakie wersety można wykorzystać w rozmowie ze świadkiem? Na przykład pytanie, czy jest Pan, Pani narodzona na nowo? Albo czy narodziła się Pani na nowo? I Ewangelia Jana, bardzo dobrze znamy, trzeci rozdział, gdzie Pan Jezus tłumaczy Nikodemowi w wersecie trzecim: zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I werset piąty mówi, że nie może nawet wejść do Królestwa Bożego ten, kto nie narodzi się z wody i z ducha. Czyli w ogóle nie będzie zbawiony tak naprawdę. Świadkom Jehowy się wmawia, że w ogóle nie potrzebują nowego narodzenia, tylko wybrani z klasy 144 tysięcy. I to jest bardzo ważny temat, który warto poruszyć. Kolejny temat. Czy ma Pan lub Pani pewność, że jest dzieckiem Bożym? Według nauki świadków Jehowy taką pewność mogą mieć tylko ci, którzy wybierają się do nieba, którzy zostali do tej grupy wybrani. List do Rzymian, 8 rozdział, 14-17 mówi między innymi: ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czyli każdy chrześcijanin powinien mieć w sobie świadectwo Ducha Świętego, że jest dzieckiem Bożym, że Bóg Ojciec jest jego Ojcem. Bo werset 15 mówi, że w tym Duchu wołamy Abba Ojcze, jest to Duch usynowienia. Jeżeli świadek będzie się upierał, że on także ma Ducha Bożego, to warto zwrócić uwagę na werset 17, gdzie jest powiedziane, że ci, którzy mają Ducha Bożego, są także współdziedzicami Chrystusa. Czy on także jest?
wtedy nie ma argumentów, bo powie, no nie, to 164 tysiące. Poza tym 8 rozdział, werset 9 mówi, jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. I tu jest problem, bo wersety od 5 do 8 mówią, że tylko są dwie grupy ludzi. Ci, którzy mają Ducha Bożego i zmierzają do życia wiecznego, i ci, którzy mają, nie mają Ducha Bożego i cokolwiek będą czynić, nawet dobrego, to się nie podoba Bogu. Bo nie jest to w Duchu Bożym. Poza tym mamy tutaj też wspaniałą możliwość wyłożenia głosicielom nauki o jednej nadziei. U świadków Jehowy mówi się, że są dwie nadzieje. List do Efezjan zaprzecza temu wprost w 4 rozdziale, w wersecie 4, bo jest powiedziane między innymi: jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jedna nadzieja. Przypomnę wam, drodzy, podobieństwo, jakie warto wykorzystać w rozmowie ze świadkami. Ono jest, ja je tylko streszczę, w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza od 1 do 16. Tam jest o pewnym gospodarzu, który od wczesnego ranka aż do ostatniej prawie godziny, na godzinę przed końcem pracy, a u Żydów 12 godzin miał dzień, od godziny 6 rano naszej do 6 wieczór, 18. I ugodził się z robotnikami na jednego denara dziennie. I zarówno ci, którzy znosili trud i upał dnia, jak i ci, którzy przyszli na ostatnią godzinę, o godzinie 17, wszyscy dostali jaką zapłatę? Po denarze, po dniówce. I to jest argument, bo Pan Jezus mówi, będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, że dla wszystkich jest jedna nagroda. Bóg nie przewidział innej nagrody. Wolno mu robić to, z czym, co jest jego, to co on chce. Poza tym mamy zaskakujące argumenty dla świadków Jehowy, które mogą niektórych, przynajmniej takich myślących, wstrząsnąć. Mateusza 8,11, Ewangelia według Mateusza 8,11, powiada, że Abraham, Izaak i Jakub będą w niebie. Co dla świadków Jehowy jest trudne do przyjęcia, bo oni wierzą, że ci ludzie będą na ziemi. Święci Starego Testamentu, Starego Przymierza. Mateusza 8,11. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem i z Jakubem w Królestwie Niebios. Ci Abraham, Izaak i Jakub będą w Królestwie Niebios. I kiedy porównamy ten tekst jeszcze z Łukasza, z analogicznym tekstem równoległym, gdzie są te same myśli, tylko trochę inaczej wyrażone, w Łukasza 13,28, to tam nawet jest powiedziane: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków. W Królestwie Bożym siebie samych zaś precz wyrzucono. Także dla świadków Jehowy to może być bardzo zaskoczenie, że święci Starego Testamentu będą w Królestwie Bożym, w Królestwie Niebios, w niebie. Świadkowie mają na to swój argument, ci długoletni, ci starzy wyjadacze, jak to się mówi. Strażnica z lat 60. tłumaczyła, że Abraham to Jehowa Bóg, jest ten Izaak to Jezus Chrystus, a Jakub to 144 tysiące. To, że to wyobrażają te imiona. Ale to jest z gruntu naciągane. List do Hebrajczyków też pokazuje, że święci Starego Testamentu spodziewali się żyć w niebie. 11 rozdział Hebrajczyków, możemy zobaczyć. I tutaj w 11 rozdziale Hebrajczyków, 8 i 9 wersecie jest mowa o Abrahamie, że przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Ale dalej, od 13 do 16 wersetu jest powiedziane, jaką oni mieli nadzieję. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Widzimy, że tamci ludzie zmierzali do nieba. Dlatego u świadków Jehowy zmieniono ten werset i on tam brzmi, że zmierzali do miejsca przynależnego do niebios. Coś takiego jakoś tam pozmieniali w każdym razie. Poza tym powołują się na 144 tysiące z objawienia.
siódmy rozdział, mówi o 144 tysiącach, od 4 do 8 wersetu. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią, 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. I oni odnoszą to do klasy niebiańskiej, że to są ludzie, którzy będą w niebie, natomiast wielki tłum, czyli u świadków, w terminologii świadków, wielka rzesza od 9 wersetu, to będą ludzie na ziemi. Jak odpowiedzieć na taki argument? Przede wszystkim wersety od 4 do 8 mówią o opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich, a werset 9 mówi o wielkim tłumie z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków. Zatem jest tu skontrastowana grupa takiego, można powiedzieć, takiej wiernej reszty spośród Żydów, wierzących spośród Żydów, którzy weszli do kościoła, zostaną zbawieni, z tymi wierzącymi z pogan, z różnych narodów, z różnych grup. Więc można tak to wytłumaczyć. Dalej, o tym wielkim tłumie jest napisane, że stali przed tronem i przed barankiem, werset 9. Dlaczego to jest takie ważne? Bo świadkowie Jehowy twierdzą, że oni są na ziemi. I symbolicznie tylko są w obliczu tronu. Tymczasem 7 rozdział, werset 11 mówi, że aniołowie stali wokoło tronu. A więc gdzie byli? W niebie. A poza tym koronny argument dla nas to 14 rozdział Księgi Objawienia, gdzie znowu jest mowa o 144 tysiącach i jest powiedziane o nich, werset 3, i śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi, i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe 144 tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. I możemy zapytać świadka Jehowy, jakim cudem tłum wielki lub wielka rzesza, będąc przed tronem, jest na ziemi, skoro nawet 144 tysiące są przed tronem i na pewno są w niebie. Także ten tekst jest bardzo ważny, żeby go omówić. Kolejna rzecz, świadkowie Jehowy powołują się, próbując udowodnić istnienie dwóch klas zbawionych, na Ewangelię Jana 10:16. Biorą Ewangelię Jana 10:16, gdzie Pan Jezus mówi właśnie: mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I ja jak dziś wspominam, jak omawiałem ten temat z pewną osobą z Bydgoszczy, która zastanawiała się, czy zostać w organizacji, czy wyjść, to kiedy zestawiliśmy sobie różne wersety, kim są pierwsze czy drugie owce, powiedziała: no zaczyna robić się ciekawie. I zobaczmy, zróbmy sobie to ciekawe badanie Biblii, porównajmy, kim są pierwsze owce. Mateusza 10 rozdział, werset 6. Mateusza 10 rozdział, werset 6. Co mówi Pan Jezus? Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Więc pierwsze owce to Żydzi. Podobnie Mateusza 15:24. Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Więc widzimy, że pierwsze owce to Żydzi. A drugie, w zestawieniu z pierwszymi, zobaczmy do listu do Rzymian 1:16. Jak w pierwszym wieku rozumiano pierwsze i drugie owce? Rzymian 1:16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Grek to wyobrażał wszystkich nieżydów, pogan. Więc widzimy, takie tylko dwie grupy były. W Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 46 werset, gdzie Żydzi bluźnili przeciwko Ewangelii. Apostoł Paweł i Barnaba mówią w 13 rozdziale, 46 dziejów: wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Wam najpierw, czyli wam Żydom, tak? Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do kogo? Do pogan, czyli do drugich owiec. Myślę, że te argumenty wystarczą. Jeżeli by świadek mimo to nie był przekonany, to list do Efezjan, tutaj go streszczę, bo to jest dłuższy fragment, drugi rozdział od 11 do 18, mówi o poganach w ciele, którzy byli bez Chrystusa, dalece od społeczności izraelskiej, obcy przymierzą, lecz stali się, chociaż byli kiedyś dalecy, bliscy w Chrystusie Jezusie przez krew Chrystusową. I on właśnie z dwojga uczynił jedność. Złączył i pierwsze owce, i drugie owce Żydów w kościele. Pojednał obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż zniweczywszy, na nim nie przyjeść.
I mówi, i przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Takie tylko dwie klasy zna chrześcijaństwo pierwszego wieku. Wierzących z Żydów i wierzących z pogan. Kolejny temat, jaki tu się wyłania, to świadkowie powiedzą wtedy wam, a co w takim razie z ziemią? Przecież Bóg chyba nie zrezygnował z ziemi. Jak na to odpowiedź? Jakiej odpowiedzi możemy udzielić? 2 Piotra 3,13 mówi, że my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Że my nie negujemy, że wszechświat będzie odnowiony, że będzie nowe niebo i nowa ziemia. Ale dla nas najważniejsze nie jest to, gdzie będziemy, ale z kim będziemy. 1 list do Tesaloniczan, 4 rozdział mówi, i tak zawsze będziemy z Panem. Werset 17. Najważniejsze jest, z kim będziemy, a nie gdzie. Tak można odpowiedzieć. Świadkowie Jehowy jednak są często niepocieszeni i mówią, a nad kim panować będą zbawieni? Biblia po prostu mówi w objawieniu 22 rozdział, 4 i 5 wers, 3 i 4 werset, że będą służyć Bogu i będą oglądać oblicze Boga. Nowy Testament milczy, czy będą jacyś poddani. Na pewno nie uczy o dwóch klasach zbawionych, że jedni zbawieni będą panować nad drugimi. Kolejny temat, jaki warto poruszyć, to cielesne zmartwychwstanie Chrystusa. Ewangelia według Łukasza, powinniśmy ten tekst dobrze znać, 24 rozdział, jest wprost zaprzeczeniem nauki świadków, którzy głoszą, że Chrystus zmartwychwstał w niewidzialnym ciele duchowym. Łukasza 24 rozdział 36-40 jest zupełnym zaprzeczeniem tego, bo czytamy w wersecie 37, że oni zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. A Chrystus co mówi w wersecie 39? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Więc on zmartwychwstał w tym samym ciele, w którym umarł, ale już chwalebnym, wyniesionym do chwały. Ewangelii Jana 2 rozdział, też jest ciekawy argument od 19-22, gdzie Chrystus zapowiada Żydom, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Ale czytamy w wersecie 21, że on mówił o świątyni ciała swego, gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. A więc o co chodzi? Chrystus miał odbudować to swoje ciało. Więc widać cielesne zmartwychwstanie Chrystusa. Oczywiście, kiedy świadek będzie jakieś miał wątpliwości, to możemy wskazać mu na list do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że jest to uwielbione ciało. Bo czytamy o Chrystusie, że On przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego. Tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Musimy jednak być przygotowani na taki podstawowy zarzut świadków Jehowy co do cielesnego zmartwychwstania Chrystusa. Oni biorą 1 list Piotra 3,18 i twierdzą, że Jezus jednak zmartwychwstał w niewidzialnym ciele duchowym. Do nich nie przemawia to, że grób Jezusa był pusty. I oni biorą tu z tego wersetu taką myśl. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. I mówią w duchu, w niewidzialnym ciele duchowym został przywrócony. Jak możemy na to odpowiedzieć? Przykładowo, uwspółcześniona Biblia Gdańska, na razie nie mówię o nowej Biblii Gdańskiej, której nie polecam, ze Śląska, ale uwspółcześniona Biblia Gdańska wydana w Toruniu przez Wrota Nadziei, ona to oddaje inaczej ten werset, z dużej litery słowo duch, ożywiony duchem. Podobnie niektóre inne przekłady i możemy porównać to z listem do Rzymian 8,11, gdzie jest powiedziane, że Bóg ożywi zmarłych wierzących przez ducha. Jest powiedziane, że ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Więc do 1 Piotra 3,18 możemy sobie zrobić odsyłacz do Rzymian 8,11. To jest bardzo ważny temat. Bez zmartwychwstania całe chrześcijaństwo upada, więc świadkom Jehowy koniecznie trzeba mówić o zmartwychwstaniu Chrystusa. Inaczej nie będą wyznawać prawdziwej Ewangelii.
Kolejna rzecz to widzialny powrót Jezusa. To jest bardzo ważny temat. Świadkowie nauczają, że On nie przyjdzie widzialnie, że On jest już niewidzialnym duchem i że po prostu jedynie ludzie będą sobie uświadamiali Jego powrót. Tymczasem Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, werset 39, zawiera zastanawiający werset, gdzie Chrystus mówi do przywódców żydowskich i do mieszkańców Jerozolimy. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Czyli kiedy powiedzą błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, to wtedy znowu go ujrzą. Taki jest prosty sens tego wersetu. Czyli miał być znowu widziany. Ewangelia Mateusza zaraz, 24 rozdział, werset 30, mówi, że ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, że biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przechodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Ten tekst Mateusza 24:30, podobnie Marka 13:26 i Łukasza 21:27, to wyraźne stwierdzenia samego Jezusa, że ludzie Go ujrzą. Świadkowie jednak twierdzą, że to tylko tak uświadomią sobie. Powołują się na werset z listu do Efezjan o oczach serca. Ale co ma wspólnego piernik do wiatraka? Gdyby Chrystus naprawdę nie miał na myśli tego, co mówi, to wprowadzałby słuchaczy w błąd. Czytaliśmy już też werset, który na mnie zrobił wrażenie, Dzieje Apostolskie 1:11. Tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Objawienie 1:7 nawet mówi, że ujrzy go wszelkie oko. Objawienie 1 rozdział, werset 7. Możemy też ten werset brać pod uwagę. A Księga Zachariasza zapowiada, 12 rozdział, werset 10, jeśli chodzi o zbawienie Żydów w czasach ostatecznych: lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka, i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Żydzi zobaczą w czasach ostatecznych powracającego Jezusa i nadal będzie miał ślady na swoim ciele po tych ranach, które odniósł na krzyżu. Bo to jest baranek jakby zabity, jak mówi Księga Objawienia. I będą płakać nad nim, nawrócą się do niego w czasach ostatecznych. Jednak świadkowie stawiają przeciwko temu jeden taki kluczowy zarzut. Biorą Ewangelię Jana, 14 rozdział, werset 19. Musimy być na to przygotowani, żeby nas to nie zaskoczyło. I cytują nam taki tekst: jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. I mówią tak, świat już nie ma oglądać Jezusa, tylko Jego uczniowie w czasach ostatecznych sobie uświadomią, że On jest. Przepraszam bardzo, sięgnijmy do 16 rozdziału, wersetu 16, o jakich uczniów chodzi. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. A więc to apostołowie mieli znowu widzieć Jezusa po krótkim czasie, po Jego zmartwychwstaniu. Nie wiem, czy słyszeliście tę anegdotę. Możemy chwilę się odprężyć, bo mamy poważną naukę. Józef z Arymatei przychodzi do Piłata po ciało Jezusa. Mówi, że ma świeży grobowiec, taki imponujący, że ma warunki, żeby to ciało zabrać. Piłat mówi, nie szkoda, a ci takiego grobowca wielkiego dla jednej osoby, ale to tylko na weekend. Bo wiemy, że w piątek Pan Jezus umarł, a w niedzielę już go tam nie było. Tak. Tak. I rzeczywiście tak jest, że uczniowie potem widzieli Jezusa i Dzieje Apostolskie są kluczem. Do Ewangelii Jana 14:19 dopisać warto ołówkiem Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, 40 i 41 werset. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi. Czyli tam było powiedziane, że świat mnie oglądać nie będzie. A tu jest innymi słowy to samo powiedziane. Nie całemu ludowi. Czyli ten świat Żydów nienawróconych go już nie widział i pogan. Lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga. Nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Czyli wy oglądać mnie będziecie. I to jest odpowiedź na Jana 14:19. Czy nie widzimy, jak Słowo Boże wspaniale się tutaj tłumaczy. Świadkowie przytaczają jednak też 2 Koryntian 5:16, gdzie jest powiedziane, że już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli kiedykolwiek go znaliśmy, to już nie znamy więcej.
Jak odpowiedzieć na ten zarzut? Tu nie chodzi o to, że nie znamy już Jezusa, jeśli chodzi o Niego jako człowieka wywyższonego do chwały po zmartwychwstaniu, ale Paweł, jak wskazują inne przekłady nowocześniejsze, nawiązuje do myślenia cielesnego, przyziemnego o Jezusie, że jeśli kiedyś znaliśmy na sposób czysto ludzki, taki przyziemny, według oceny świeckiej, ludzkiej Jezusa, to my już go teraz inaczej oceniamy, duchowo. A dlaczego? Bo kontekst wskazuje, werset 17, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Czyli człowiek, który jest w Chrystusie, inaczej patrzy na samego Chrystusa. I tak możemy świadkom odeprzeć ten zarzut. Z tym, że uwaga, nie wdawajmy się w spory ze świadkami. Drugi list do Tymoteusza nas zachęca, że sługa pański nie powinien wdawać się w spory, kiedy atmosfera robi się taka nieprzyjemna, taka gorąca, takiego sporu, widać nerwy. Lepiej zaniechać, zakończyć. Drugi do Tymoteusza, drugi rozdział 24 wersetu. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością trudnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. I nasza taka uprzejmość, nasz spokój może też przemawiać do świadków wiekowych. Ja jako świadek taki wątpiący, zdziwicie się, zacząłem przyjaźnić się z niektórymi chrześcijanami. Zacząłem ich odwiedzać, chciałem nawiązać relacje, bo czułem, że Bóg mnie jakoś w tym kierunku prowadzi. I tak było. I rzeczywiście oni potem mi pomogli. Także bądźmy tacy spokojni, uprzejmi. To może zrobić na nich takie pozytywne wrażenie. Zatem musimy być świadomi, że świadkowie próbują obalić nasze przekonania. I tu musimy umieć im odpowiedzieć na te zarzuty. Na przykład przytaczają Ewangelię Jana 14:28. Gdzie między innymi Jezus mówi: Ojciec większy jest niż ja. I mówią tak, nie ma Trójcy, nie ma równości Ojca i Syna. Jezus mówi: Ojciec większy jest niż ja. Jak na to prosto odpowiedzieć? Można wziąć list do Hebrajczyków, 2 rozdział, werset 9, gdzie jest powiedziane: widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezus nawet od aniołów został mniejszy, jako mniejszym tutaj na ziemi uczyniony. Więc to jest argument, że jeśli chodzi o wcielenie, to Jezus autentycznie był mniejszy od Ojca, jako człowiek. Poza tym list do Filipian wskazuje, że drugi rozdział od 5 do 11 wersetu, że Chrystus przyjął postać sługi, uniżył się wobec Boga i był mu posłuszny aż do śmierci krzyżowej. Mimo, że był w postaci Bożej, jak mówi werset 5. Więc po prostu tu chodzi o pewną służbę, o pewne uniżenie, a nie chodzi o to, że Jezus jest w jakiś sposób gorszy od Ojca. Tutaj też warto powołać się na pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, werset 5, jako argument przeciwko użyciu słowa większy w znaczeniu lepszej natury, bo jest powiedziane tutaj, że większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Czy to oznacza, że ten, kto mówi językami, nie był człowiekiem, a ten, kto prorokował, był człowiekiem, albo był nad człowiekiem ten pierwszy, a drugi był jakimś, no, kimś niższym? Nie. Oni obaj byli równi co do natury, ale jeden ma większy dar. Czyli trzeba te rzeczy tłumaczyć. Świadkowie jednak powołują się na pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, werset 3, że nawet po śmierci i zmartwychwstaniu jest powiedziane, że głową Chrystusa jest Bóg. Jak podważyć ten argument? Jak go objaśnić? Otóż w tym samym tekście jest powiedziane, że głową żony jest mąż. Czy to znaczy, że kobieta jest stworzeniem niższego rzędu wobec męża? Na pewno nie. Ma tylko inną funkcję. Mąż jest głównym odpowiedzialnym za rodzinę, takim przewodnikiem rodziny. Stoi na czele. I tak samo głową Chrystusa Bóg jest w tym sensie nie, że Jezus nie ma boskiej natury tak jak Ojciec, tylko że Ojciec jest jakby zwierzchnikiem Jego. Chrystus dobrowolnie mu się poddał. Więc w ten sposób można to wytłumaczyć, że Ojciec ma wyższą funkcję, że taki jest porządek między Bogiem, Ojcem a Synem, a nie, że Syn jest jakiś gorszy. Podobnie świadkowie powołują się na 1 Koryntian 15:28,
że kiedy wszystko będzie poddane Chrystusowi, wtedy sam Syn będzie poddany temu, który poddał Mu wszystko, czyli Bogu Ojcu. I mówią, w takim razie nie ma żadnej Trójcy, nie ma żadnej boskości Chrystusa. Bardzo podważyć można łatwo ten argument. Tam występuje greckie słowo hypotasso, które występuje też w Łukasza 2,51, gdzie jest powiedziane, że Jezus był uległy swoim rodzicom. Czy to, że był uległy swoim rodzicom, znaczy, że nie był człowiekiem, że miał gorszą naturę niż oni jako ludzie? Można znowu wskazać, że oni mieli wyższą funkcję, ale co do natury byli równi, byli ludźmi, a nawet Jezus górował nad nimi, bo on był bez grzechu. Poza tym świadkowie powołują się na list do Kolosan 1,15, gdzie Jezus jest nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia. I mówią tak, jest pierwszym stworzeniem. Jak można to wytłumaczyć bardzo skutecznie i prosto? Można wziąć Psalm 89 i w przekładzie świadków, chciałbym was uprzedzić, jest inna numeracja, jest to werset u nich 20 i 27, a w naszej Biblii 21 i 28. I tu czytamy, znalazłem Dawida, sługę mego, namaściłem go świętym olejem moim, i werset 28 mówi o nim, ja zaś uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. Przepraszam bardzo. Jak Bóg mógł uczynić Dawida pierworodnym, skoro on nie był pierwszym urodzonym w swojej rodzinie? Werset, druga linijka wersetu mówi, najwyższym wśród królów ziemi, a zatem tym, który ma pierwszeństwo. I w ten sam sposób, na tej samej zasadzie Jezus jest nazwany pierworodnym wszelkiego stworzenia, nie, że jest pierwszym stworzeniem Bożym, bo nie jest nazwany pierwszym stworzonym, po grecku protoktistos, pierwszy stworzony, ale w greckim języku jest nazwany prototokos, pierwszy zrodzony, czy pierworodny. I w czym jest rzecz, że Chrystus ma pierwszeństwo wobec całego stworzenia, tak jak Dawid miał pierwszeństwo wobec wszystkich królów. I tak Stary Testament to ujmuje. Świadkowie jednak powołują się też na objawienie, możemy być bardzo zaskoczeni tym wersetem, objawienie 3,14, gdzie Jezus przedstawia siebie jako początek stworzenia Bożego. I mówią, tak, Jezus jest pierwszym stworzeniem. Jak można to obalić? W prosty sposób z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział od 1 do 4 wersetu. Nawet w przekładzie świadków jest napisane coś w tym sensie jak u nas w wersecie 3, że wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Czyli, że wszystkie rzeczy stworzone są już stworzone przez Jezusa Chrystusa i że on istniał przed stworzeniem. Poza tym możemy wskazać, że greckie słowo arche, początek, znaczy nie tylko początek, ale też pierwsza zasada, geneza. I że od tego słowa pochodzą wyrazy, nawet polskie, które wskazują na pewną godność i wyższość. Na przykład arcybiskup od arche pochodzi, prawda? Czy arcymistrz, co wskazuje raczej nie tyle na początek, ile na też pewną rangę. Świadkowie Jehowy też przytaczają werset przeciwko nadziei niebiańskiej, Mateusza 11,11. Mówią, że Jan Chrzciciel na pewno nie będzie w niebie. Mówią, nie powstał z tych, którzy z niebia się rodzą większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w królestwie niebios większy jest niż on. Pan Jezus rzeczywiście to powiedział, ale jak to rozumieć? 12 i 13 werset wyjaśnia kontekstowo tę sprawę. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Więc tu nie chodzi o nadzieję, że on nie miał nadziei życia w niebie, bo możemy przywołać Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 16, że wszyscy oni zmierzali do ojczyzny niebiańskiej, święci Starego Testamentu, ale że on był ostatnim świętym Starego Przymierza, ostatnim prorokiem Starego Przymierza, pomostem między Starym a Nowym Przymierzem. Dlatego on już nie doczekał krzyża, oczywiście nie użyjemy tego słowa w rozmowie ze świadkami krzyża, nie doczekał odkupienia przez Chrystusa, nie doczekał zesłania Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, bo został wcześniej stracony. I on nie doczekał tych wydarzeń, które są normą dla każdego wierzącego Nowego Przymierza. Ale nadzieję miał tą samą, bo list do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 40, mówi o świętych Starego Testamentu, że Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas,
Czyli my razem ze świętymi Starego Testamentu osiągniemy jeden cel, jeśli chodzi o zbawienie. I na koniec, drodzy, kilka rad, bo staram się trzymać czasu. Nigdy nie zgadzajmy się na studium biblijne ze świadkami. Wiecie, co to jest studium biblijne? To jest studium jakiejś publikacji Towarzystwa Strażnica. Więc tam wersety są tylko tworzywem, z którego są budowane różne dziwne doktryny, często wyrwane z kontekstu. Na to się nie zgadzajmy. Natomiast zgadzajmy się na rozmowy tylko w oparciu o Biblię. I takie proponuję. Jeżeli oczywiście jesteśmy ugruntowani. I tu polecam pomoc pastora, starszych zboru albo kogoś ugruntowanego mocno w słowie, kto jest dojrzałym takim teologiem w waszym zborze, bo nie polecam takich rozmów, dyskusji, bo świadkowie potrafią zaniepokoić niektórymi takimi wyciągniętymi z kontekstu wersetami. Dlatego jeżeli wam coś przytoczą, warto może się pan chwilę wstrzymać i przeczytać cały kontekst. Często wychodzi zupełnie coś innego. Nie przyjmujmy od nich literatury generalnie. Jedynie pod tym warunkiem, że przyjmą naszą. Dalej, zachowujmy spokój i łagodność w rozmowach ze świadkami. Pamiętajmy, że nie walczymy z krwią i ciałem. To są tylko ludzie, którzy są zwiedzeni, są szczerzy nieraz w tym, co robią, ale po prostu nie znają Pana Jezusa. I przypowieści 25:15 mówią: cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język łamie kości. Więc bardziej takim spokojnym usposobieniem, łagodnością, konkretnymi argumentami, ale też i stanowczością, nie pozwalać sobie, jak to się mówi, wejść na głowę. Bardzo większe efekty uzyskamy. Módlmy się za tych ludzi, bo pamiętajmy, że to, że my się nawróciliśmy, każdy z nas, uwierzyliśmy w Pana Jezusa i przez Niego przyrównaliśmy do Boga Ojca, to jest cud łaski Bożej. Dzieje apostolskie mówią o Apollosie, że pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. 18 rozdział, werset 27. Także kronikarz Łukasz napisał, że to łaska Boża sprawiła, że ludzie mogli uwierzyć. I też spokojnie polegajmy na Bogu. Módlmy się za tych ludzi. W trzecim wykładzie, mam nadzieję, że jeszcze przyjdziecie, o 16 będę chciał mówić jeszcze bardziej praktyczne rzeczy, jak świadkowie mogą też się odnaleźć w Kościele, jak możemy im pomóc. I wtedy też opowiem jeszcze dokładniej, co mi pomogło się odnaleźć, jak chrześcijanie mi pomogli, jak ja wychodziłem z organizacji. Także dziękuję wam bardzo, że w ten sobotni piękny dzień, gdzie mogliście spędzić go w bardzo ciekawy inny sposób, przyszliście na te wykłady i mam nadzieję, że jeszcze ktoś z was dotrze o 16.